Hejka kochani, witam Was w kolejnym filmiku i dziś będę dla Was testować ponoć najlepszy szampon do blond włosów. Mowa tu o szamponie firmy Fanola No Yellow. To jest właśnie szampon, który ma nam usuwać ten taki żółty odcień blondu, kiedy właśnie rozjaśniamy włosy, kiedy farbujemy włosy i najlepiej potrzebna byłaby nam płukanka, ale jak wiadomo, płukanka po jakimś czasie troszeczkę nam niszczy te włosy, wysusza je, więc takiego efektu niepożądanego nie chcemy. I ten szampon ma nam właśnie to zastąpić. Zastąpić ma nam płukankę, zastąpić ma nam szampon, nie niszczyć nam włosów. I o tym szamponie dowiedziałam się od mojego fryzjera, którego Wam serdecznie polecam. Zobaczymy, sprawdzimy. Widziałam bardzo dobre recenzje tego szamponu na YouTubie czy ogólnie na internecie. I jestem bardzo ciekawa, jak podziała to na moich włosach. Przeczytam Wam, co szampon ma nam robić i jak go stosować. Szampon do włosów blond lub siwych anti-yellow. Dzięki specjalnej formule ten szampon usuwa żółte odcienie na włosach farbowanych lub naturalnych. Nadaje długo pozostający srebrny i błyszczący efekt. Zawiera proteiny jedwabiu. Sposób użycia: nanieść na mokre włosy, masować delikatnie, spłukać wodą. Czynność można powtórzyć i pozostawić szampon na 5 minut. Zalecamy, gdy naprawdę istnieje taka potrzeba, spłukać i postępować jak zwykle. Dobrze. Zrobimy sobie tak, podzielimy sobie moje włosy na pół, jedną część umyję tym szamponem, drugą część zostawię, wysuszymy tą część i zobaczymy, jak się będzie sprawdzał ten szampon i będziemy mieli najlepsze porównanie przed i po. Jeżeli chodzi o sam szampon, to jak widzicie już po mojej brudnej nakrętce, on jest po prostu fioletowy, taki bardzo mocno, mocno fioletowy. Jeżeli chodzi o dostępność tego szamponu, to on jest dostępny na internecie. Są różne strony internetowe, różne hurtownie fryzjerskie, które ten szampon posiadają. I teraz Wam powiem taką ciekawostkę, że w Polsce ten szampon, ta wielka butla, kosztuje 35 zł, a szampon w Stanach widziałam, że kosztuje od 35 do 45 dolarów. Więc jest naprawdę duża różnica i ja go właśnie przywiozłam z Polski, bo dzięki Karolinie ze stylizacji, która mi go właśnie zamówiła, miałam taką możliwość i go posiadam. Dobra, idziemy nakładać szampon i jeszcze Wam się pokażę z nim w trakcie, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. No dobrze, już mam mokre włosy, te mam, jak widzicie, spięte i teraz będziemy sobie nakładać ten szampon. Od razu zobaczycie, w jakiej on jest postaci. Jest naprawdę czarny. Taki granatowy, ale prawie aż czarny. Teraz ja sobie go nałożę na tą połówkę. Jeszcze nigdy tak nie miałam włosów. Pół na pół. Szampon też można używać na przykład od razu po farbowaniu, po rozjaśnianiu samym, zamiast płukanki, tak jak Wam mówiłam już wcześniej. I możecie go tak samo na co dzień używać, jeżeli lubicie właśnie taki bardzo jasny blond. Ja teraz nie mam jako tako rozjaśnionych tych włosów, tylko one są jakby, mają tutaj nadane pasemka, więc to są bardzo jasne pasemka blondu. Ale jak widzieliście, nie na całej długości, tylko jest taki pozostawiony a la odrost, żebym właśnie nie miała problemu, że co chwila muszę chodzić i je farbować. To jest tak specjalnie zrobione. No dobrze, to zostawię sobie to na 5 minut i zaraz zobaczymy, jak się nam ten szampon sprawdzi. Kochani, wracam już do Was po wysuszeniu włosów i jak widzicie, widać różnicę. Widać nawet w tym, że moje końcówki są troszeczkę fioletowe, ale ja przypuszczałam, że tak może być, bo przy tych szamponach
Najczęściej tak jest, więc wcale się tym nie przejmuję, bo wiem, że to po 2-3 dniach mi się wypłucze i mi to nie przeszkadza. Na pewno jakbym umyła szamponem tylko tak, wiecie, normalnie, żebym po prostu nałożyła preparat na włosy, spieniła i spłukała. Takiego efektu by nie było, takiego nalotu fioletowego, tylko te włosy by były po prostu srebrne. I jak widzicie, no efekt jest, one są pięknie tutaj srebrzyste. Musicie też pamiętać, że moje włosy są jakby naprzemiennie takie mocny blond z moim naturalnym, więc ten mój naturalny jest troszeczkę trudniej uzyskać taki właśnie odcień takiego srebrnego blondu. Po dłuższym stosowaniu tego szamponu sądzę, że te włosy będą jeszcze lepiej wyglądać i nawet te naturalne się mocniej jakby zmienią, no ale jak sami widzicie, jest ten odcień takiego srebrnego blondu w porównaniu z tą częścią. No tutaj jest, jak widzicie, troszeczkę żółtawy odcień, a tutaj już jest taki chłodniejszy blond. Kochani, ja już po takim ułożeniu tych włosów, jak widzicie, drugą część już też umyłam tym szamponem. Tutaj jest dużo mniej tych fioletowych refleksów, więc na plus, po prostu to jakoś wyjątkowo mi to złapało, ale wiem, że to jutro czy pojutrze to mi się to fajnie zmyje. I teraz szybkie podsumowanie. Czy szampon działa? Jak widać, szampon działa jak najbardziej. Włosy po tym szamponie są mięciutkie, przyjemne, nie są takie, nie mają takiego efektu wysuszenia jak po innych fioletowych szamponach. Ręce trochę są fioletowe, ale to może ze względu na to, że rzeczywiście dużo tego szamponu wzięłam. Następnym razem użyję go dużo mniej. I teraz już tylko mi zostało testowanie go na dłuższą metę. Zobaczymy, jak te włosy będą wyglądać. Koniecznie dajcie znać, czy żeście stosowali ten szampon, czy go znacie, co o nim myślicie. A może macie jakieś inne swoje szampony, które polecacie właśnie do niwelowania tego żółtego odcienia na włosach. Na pewno to się innym bardzo przyda, jak i mi, więc zostawiajcie komentarze na dole. Ja już się teraz z Wami żegnam. Nie zapomnijcie o kciuku w górę. Do usłyszenia, buziaki. Pa!